Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Charakter świecki właściwy laikatowi. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 3 listopada 1993 roku. Wiadomo, że Sobór Watykański II, wprowadzając wśród członków Kościoła rozróżnienie na świeckich oraz tych, którzy należą do duchowieństwa albo do instytutów zakonnych, uznaje za cechę wyróżniającą laikatu jego charakter świecki. Właściwością specyficzną laików jest ich charakter świecki, stwierdza wskazując w ten sposób na pewien stan życia, określający powołanie i misję ludzi świeckich. Podobnie jak święcenia i posługa kapłańska określają stan duchowny, a profesja rad ewangelicznych stan zakonny na wspólnej wszystkim podstawie konsekracji chrzcielnej. Chodzi o specyficzne powołanie. Konkretyzujące wspólne powołanie chrześcijańskie, ze względu na które wszyscy zostaliśmy wezwani do działania zgodnie z tym, czym jesteśmy, to znaczy jako członki mistycznego ciała Chrystusa, a w nim jako przybrane dzieci Boże. Również zgodnie z Soborem, wyświęceni szafarze powołani są do wypełniania swych świętych funkcji przez szczególne skoncentrowanie swego życia na Bogu. By w ten sposób wysłużyć ludziom duchowe dobra, prawdę, życie i miłość Chrystusową. Ze swej strony zakonnicy dają świadectwo poszukiwaniu jednego tylko, co jest konieczne, wyrzekając się dóbr doczesnych dla Królestwa Bożego. Stają się więc świadkami nieba. Świeccy zaś jako tacy powołani są i przeznaczeni do oddawania czci Bogu przez używanie rzeczy doczesnych. Oraz współtworzenie doczesnego postępu społeczeństwa. W tym sensie, Sobór mówi o świeckim charakterze laikatu w Kościele. Stosując to określenie do powołania świeckich, Sobór docenia porządek doczesny oraz możemy powiedzieć świat. Jednak sposób, w jaki następnie definiuje to powołanie, ukazuje jego transcendentny charakter w stosunku do czasu i rzeczywistości ziemskiej. Zgodnie z tekstem soborowym, świecki chrześcijanin jako taki obdarzony jest prawdziwym powołaniem, które w przypadku człowieka świeckiego ma swój specyficzny charakter pozostaje jednak zawsze powołaniem do Królestwa Bożego. Świecki chrześcijanin jest z pewnością człowiekiem żyjącym w świecie, w którym zajmuje się dobrami doczesnymi, by zaspokoić własne potrzeby w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Oraz przyczyniać się na miarę własnych możliwości i zdolności do rozwoju ekonomicznego i kulturalnego całej wspólnoty, której powinien czuć się żywym, czynnym i odpowiedzialnym członkiem. W tym stanie życia powołuje go i wspomaga Chrystus. A Kościół uznaje go i szanuje. Ze względu na to swoje osadzenie w świecie, powinien on szukać Królestwa Bożego i porządkować sprawy doczesne zgodnie z Planem Bożym. Przytoczmy tu tekst soborowy. Zadaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi pomyśli Bożej. Potwierdza to synod z 1987 roku. Sobór dodaje następnie, że świeccy żyją w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata. I w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja, dają przez to świadectwo, że Kościół, wierny Ewangelii, nie patrzy na świat jako ze swojej istoty zły i nie do naprawienia, lecz jako zdolny do przyjęcia zbawczej mocy krzyża. Tak więc powołanie ludzi świeckich i świecki charakter ich stanu i misji odsłaniają podstawowy problem ewangelizacji. Stosunek Kościoła do świata, jego opinia o świecie oraz autentycznie chrześcijańskie spojrzenie na zbawcze działanie. Oczywiście nie można zapominać, że w Ewangelii św. Jana pojęcie świat określa często środowisko wrogie Bogu i Ewangelii. Ten ludzki świat, który nie przyjmuje światłości, nie uznaje Ojca ani Ducha Prawdy, płonie nienawiścią do Chrystusa i Jego uczniów. Jezus nie chce modlić się za ten świat i wypędza władcę tego świata, którym jest szatan. W tym sensie uczniowie nie są z tego świata podobnie jak Jezus nie jest z tego świata. Wyraźny sprzeciw zostaje również wyrażony w pierwszym liście świętego Jana: Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Nie trzeba jednak zapominać, że w tej samej Ewangelii św. Jana pojęcie świat odnosi się również do całej rzeczywistości ludzkiej, do której skierowane jest posłanictwo zbawienia. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeśli Bóg umiłował świat, w którym panował grzech, świat ten przez wcielenie i odkupienie nabiera nowej wartości? i powinien być miłowany. Jest to świat przeznaczony do zbawienia, albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Liczne teksty ewangeliczne potwierdzają postawę łagodności i miłosierdzia, jaką Jezus przyjmował wobec świata jako jego zbawiciel. Chleb, który stępuje z nieba, życie daje światu. W Eucharystii ciało Chrystusa zostaje ofiarowane za życie świata. Świat otrzymuje zatem boskie życie Chrystusa, otrzymuje także Jego światło. Chrystus jest bowiem światłością świata. Również Jego uczniowie powołani są, by być światłem świata, podobnie jak Jezus, są posłani na świat. Świat jest więc polem ewangelizacji i nawrócenia. Polem, na którym grzech sprawuje swą władzę i daje je odczuć, ale gdzie dokonuje się też odkupienie, co tworzy sytuację swoistego napięcia. Wierzący wie, że zostanie ono usunięte dzięki zwycięstwu krzyża. Znaki tego zwycięstwa można dostrzec w świecie już od dnia zmartwychwstania. W tej perspektywie wypowiada się Sobór Watykański II, zwłaszcza w konstytucji Gaudium et Spes, zajmującej się relacjami Kościoła ze światem pojmowanym jako cała rodzina ludzka, w której działa odkupieńcza moc Chrystusa i urzeczywistnia się zamysł Boga, stopniowo przez niego realizowany. Sobór nie zapomina o wpływie grzechu na świat, podkreśla jednak, że świat jest dobry. Jako stworzony przez Boga i jako odkupiony przez Chrystusa. Dlatego można zrozumieć, że świat widziany w swym aspekcie pozytywnym, nadanym mu przez stworzenie i odkupienie, staje się polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji chrześcijańskiego powołania. Sam bowiem przeznaczony jest na to, by wysławiać Boga Ojca w Chrystusie. Tak więc to przede wszystkim oni, według Soboru, mają działać w świecie. By urzeczywistniło się w nim dzieło odkupiciela. Dlatego też świeccy, dalecy od ucieczki od świata, powołani są, by uświęcać go przez swoje zaangażowanie. Powtórzmy raz jeszcze, przytaczając piękny tekst soborowy, który może nam posłużyć jako zakończenie dzisiejszej katechezy: Bóg powołuje świeckich, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym, Przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako. I w ten sposób przykładem zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa.